Hej! Dziś, jak widzicie, jestem bez makijażu, ponieważ przychodzę do Was z dosyć nietypowym, jak dla mnie, filmem. Czyli, jak widzicie, Get Ready With Me, weselne. Na wesele. Mimo, że na wesele się właśnie nie wybieram. Na weselu byłam jakiś czas temu i chciałam nagrać dla Was właśnie takie Get Ready With Me. Wiecie, jak się rzeczywiście przygotowuję, ale niestety zaczęłam się szykować za późno. I tak naprawdę, jeśli bym zaczęła to jeszcze nagrywać, wiecie, gadać i tak dalej, no to najprawdopodobniej spóźniłabym się na ślub i no, nie byłoby zbyt przyjemnie. Więc stwierdziłam, że no, daruję sobie w tamtym momencie to nagrywanie i po prostu zrobię dla Was taki opóźniony film, ale też będzie takie Get Ready With Me gadane, bo chciałam Wam powiedzieć o różnych produktach, które ostatnio używałam, które może zmieniłam. Włosy mam jeszcze mokre, więc nie krzyczcie, że jakoś tak słabo wyglądam. Trochę je zwiążę do makijażu. Jeśli chodzi o mój makijaż właśnie weselny, to miałam czerwoną kieckę, zresztą na pewno pokażę Wam zdjęcia jakieś tam z tego, jak wyglądam na weselu. Miałam czerwoną kieckę, bo po prostu myśliłam sobie, jak od razu się dowiedziałam, że idę na wesele, no to pomyślałam, że tak, muszę mieć czerwoną kieckę. Nie wiem w ogóle, skąd mi to przyszło do głowy, ale tak sobie wymyśliłam, że muszę mieć czerwoną kieckę. I po prostu kupiłam kieckę, słuchajcie, na stronie lola.pl, lola przez 2o. Tam podeślę Wam link, to jest sukienka rumba. Bardzo ładna, z tym, że ja musiałam ją po prostu zmniejszać, bo źle się zmierzyłam tak naprawdę. Bo ona miała gumkę, słuchajcie, tutaj między talią a odcięciem pod biustem. I po prostu ta gumka była dla mnie strasznie za szeroka. Poszłam do pani krawcowej, która mi to zmniejszyła i powiedziała, że ona to zmniejszyła o około 10 cm. Znaczy najpierw my to, wiecie, mierzyłyśmy, ile to trzeba zmniejszyć i po prostu mówi, że koniec końców wyszło jej około 10 cm skrócenia tej gumki i bała się, że będzie w ogóle za mała dla mnie ta sukienka, ale wyszło, że naprawdę było w porządku. W sumie nawet mogłam ją jeszcze trochę zmniejszyć. Ale było ok. Przechodząc sobie do sprawy, chciałam powiedzieć, że miałam czerwoną sukienkę, ale nie miałam czerwonych ust do niej. Dlatego po pierwsze, że no wiecie, jak ma się czerwone usta, no to trzeba jednak pilnować tej szminki. Wiecie, żeby nie przetransferowała się gdzieś na zęby, czy gdzieś się nie rozmazała. Wiecie, jak to jest. A no wiadomo, na weselu się tańczy, na weselu się pije, na weselu się dużo je różnych rzeczy, też często tłustych i wiecie, nie miałam ochoty po prostu, żeby latać non-stop i sprawdzać, czy nie rozmazałam się gdzieś, czy w ogóle nie wyglądam jak jakiś klaun i tak dalej. A drugi powód to jest po prostu taki, że mój chłop marudzi, kiedy mam na sobie czerwoną szminkę albo w ogóle jakąś ciemną i zawsze mi wtedy mówi, że wyglądam jak Joker. Więc umówiliśmy się po prostu, że okej, ja mam szminek mnóstwo i ja mogę wtedy, kiedy dzisiaj razem wychodzimy, mogę wybrać inną, ale po prostu wiecie, jak jestem sobie sama gdzieś, czy gdzieś sama idę bez niego, no to on już się w to nie wtrąca w żaden sposób, ale po prostu jak jesteśmy razem, no to mamy umowę, że okej, nie nakładam na siebie ciemnych, czerwonych szminek, czegoś w tym rodzaju. Dobra, teraz przechodząc do sedna, do makijażu. Najpierw zacznę od makijażu oczu i moją bazą będzie tym razem wyjątkowo Liquid Camouflage od Catrice, a nie baza z Avon, której zawsze używałam. To jest kolor 10 Porcelain. Bardzo ładnie mi trzyma makijaż ta baza, a będę się malować głównie dziś paletką Chocolate Gold z Too Faced, bo ona ma, słuchajcie, bardzo piękne tutaj kolory. Tu są maty, beż, tam dwa brązy i czerń, a reszta to są takie różne błyszczące kolory i w sumie taki będzie ten makijaż, że będzie obramóweczka matowa, taka nie za mocna, a środek będzie po prostu zaakcentowany dosyć mocno. Mam nadzieję, że nie będę Wam się zasłaniać i będzie widać w ogóle. No wiecie, nie patrzcie się jakoś super, co ja robię, bo ja nie jestem też makijażystką, wizerzystką, ani nikim super, kto się zna na takich rzeczach, ale po prostu chciałam wam pokazać, bo to jest makijaż bardzo prosty, myślę, że wygląda rzeczywiście bardzo, bardzo ładnie i bardzo fajnie. Dlatego chciałam go Wam pokazać. No i przy okazji chciałam Wam po prostu pogadać o pewnych kosmetykach, których będę też używać. No i taką mam bazę, czyli po prostu korektor ten zastygający i na to pójdzie teraz beżowy cień. No i wezmę sobie, słuchajcie, pędzelek właśnie z Glam Shopu. Jest to pędzelek O104, taki w
pokusuj się lekko spłaszczony on jest. I właśnie zrobiłam zakupy w Glam Shop jakiś czas temu, a dokładniej 1 lipca, ponieważ 1 lipca zauważyłam na Instagramie, Hania ogłosiła, że jest na całą markę, na wszystko, minus 25%. No więc mówię, zawsze chciałam coś kupić i po prostu to był taki, wiecie, no już większego zachęcania nie potrzebowałam, tak już mówię, lepiej nie będzie, więc pora coś zamówić i zdecydowałam się właśnie na ten pędzel O104. Zdecydowałam się też na pędzel do oczu O107. Pędzli do twarzy nie brałam, ponieważ uważam, że pędzli do twarzy akurat mam dużo po prostu i no stwierdziłam, że bez przesady, a zawsze chciałam właśnie kupić jakieś pędzle do oczu z Glam Shop i to jest z tego co wiem włosie naturalne, też moje tak naprawdę pierwsze włosie naturalne, które posiadam i jestem z tych pędzli bardzo zadowolona, są po prostu absolutnie genialne. Dobra, tak już mam zagruntowaną bazę, to teraz ten tutaj jasny, ten piękny jasny brązik w załamanie pójdzie. No właśnie, i co do Glam Shopu? Kupiłam też, słuchajcie, gąbkę, którą Wam pokażę przy okazji nakładania podkładu. Ta gąbka też jest naprawdę genialna. Kupiłam też rzęsy. I wow, te rzęsy są, słuchajcie, super. Naprawdę są super. Kupiłam też paletę magnetyczną. Taką dużą paletę magnetyczną podwójną, która ma, w sumie Wam pokażę, taką dużą podwójną, z dwóch stron tutaj mamy miejsce na cienie. Ona kosztowała mnie 30 zł, bo ona normalnie kosztuje, czyli 40, a minus 25% to jest 30 zł. I jeszcze była inna do wyboru, była taka, wiecie, na 9 cieni i tylko z jednej strony, ale stwierdziłam, że tam była nie aż taka, wiecie, ogromna jakaś różnica cenowa, a jednak taka podwójna, większa, no jest, bardziej mi się przyda, bo też tutaj mam cienie z Glam Shop, tutaj na górze, a na dole mam na przykład ten rządek, to są cienie z Kobo, czy tu z tyłu mam cienie z My Secret z serii Glam and Shine, powyciągane. I a propos, słuchajcie, tych cieni z Glam Shop, no to po prostu jest bajka. I o, a propos, jak właśnie robię sobie tą bazę makijażu tym jasnym brązem, słuchajcie, miałam ostatnio fazę na taki szybki makijaż, który wyglądał bardzo ładnie, czyli nakładam bazę, którą utrwalałam, nakładam właśnie ten jasny brązowy cień na załamanie powieki, wiecie, żeby ją tutaj wykonturować i nakładałam mieszankę tych dwóch cieni. To jest, słuchajcie, jednorożec, a to jest wata cukrowa. Te dwa cienie sobie łączyłam ze sobą, bo jednorożec, słuchajcie, on odbija, nie wiem, czy to będzie widać, on odbija światło na taki trochę niebieskawy kolor i jest dosyć chłodny, a wata cukrowa jest taka pomarańczowo, no nie wiem, czy to będzie widać, pomarańczowo-różowa i ona, bo wata cukrowa jest, halo, za ciepła, a jednorożec jest za zimny i musiałam je ze sobą łączyć i po prostu, wiecie, nakładałam brązik, konturowałam oko, a tak naprawdę od kącika wewnętrznego do 2/3 oka nakładałam mieszankę tych dwóch kolorów, doklejałam rzęsy, delikatne Ardell Demi Wispies i cały makijaż skończony, on wyglądał naprawdę przepięknie, był taki, wiecie, świetlisty, żywy i w ogóle bardzo fajny i bardzo Wam w ogóle polecam te cienie, bo są po prostu genialne. A jeszcze używam, słuchajcie, tego pięknego niebieskiego koloru tutaj, to jest mokry bąbelek, a to jest atrament. I atrament jest kolorem matowym i powiem Wam, że ten atrament, no niestety ciężko się z nim pracowało, bo jak go dokładałam, to często robiły się, słuchajcie, dziury i po prostu ciężko mi się z nim dosyć pracowało, aczkolwiek efekt finalny był naprawdę powalający. Naprawdę wyglądało to, no wow, po prostu... No, niesamowicie to wyglądało, muszę powiedzieć. No i oczywiście ten mokry bąbelek to jest po prostu szał. I wiecie, ja za te cienie płaciłam za sztukę chyba, no różnie, bo tam było około 8 zł, niektóre płaciłam mniej, ale ogólnie całe zakupy tam to było 100 zł? 150? Jakoś tak, wiecie, z tą promocją rzeczywiście wyszło mi fajnie i dosyć tanio. I po prostu, no,
powiem wam, nie żałuję tych zakupów. A co było w ogóle, słuchajcie, najfajniejsze, to było to, że ja kiedyś słyszałam, słuchajcie, znaczy słyszałam, czytałam w internecie, że często zamówienia z Glam Shop idą bardzo długo. Że po prostu wiecie, że jak mają dużo zamówień, no to, to te zamówienia mogą naprawdę iść nawet tydzień. Gdzieś czytałam, że szły i tydzień, czy nawet dłużej. I akurat to, nie, to było w sumie niedługo przed tym, jak ja właśnie wyjeżdżałam do Monachium. I po prostu wiecie, tak było, kurde, zdążą czy nie zdążą? Bo ja to zamawiałam w 1 lipca, czyli w niedzielę, no a wyjeżdżałam tak naprawdę w sobotę następną. I właśnie wiecie, bałam się, bo kurczę, fajne kosmetyki by leżały u mnie w domu, a mnie by tam nie było po prostu i bym ich nie mogła przetestować, no to wiecie, to nie jest za fajne uczucie. Ale o dziwo, słuchajcie, zamówienie przyszło do mnie we wtorek, zamówiłam w niedzielę, a przyszło do mnie we wtorek zamówienie przed południem, bo to przyszedł kurier, więc po prostu przesyłka była naprawdę błyskawiczna. Aż się tego nie spodziewałam, a no powiem wam szczerze, że ja mieszkam no daleko, że tak powiem, od siedziby Glam Shop, bo Glam Shop jest gdzieś tam na Pomorzu, gdzieś tak niedaleko morza. Tak, Hania ma swoją siedzibę, firma Hani. No a ja nie mieszkam zdecydowanie w tamtych okolicach, tylko o wiele, wiele dalej. No i po prostu naprawdę bardzo szybko przyszły te kosmetyki. No i bardzo mnie to, powiem wam szczerze, miło zaskoczyło, bo na przykład sukienka, którą zamówiłam właśnie ze strony lola.pl, też przyszła bardzo szybko. No z tym, że okazało się później, że lola.pl ma swoją siedzibę bodajże w mieście obok mojego. Na dzień, nie wiem, 30 km, tak? Więc no tutaj po prostu to nie było takie dziwne, że tak szybko doszła ta przesyłka. No bo to rzeczywiście nie była jakaś daleka trasa. Na razie robię tylko górną powiekę, dolną powiekę zrobię, jak już się umaluję, buzią nałożę podkład. I teraz słuchajcie, dokładam tego ciemniejszego brązu, tylko już jego nie będę tak wiecie daleko, wyraźnie, mocno rozcierać, tylko on będzie bardziej właśnie tutaj w kącik oka zewnętrzny i w samo załamanie go nakładam. Next level. Już ten brąz też nałożony. W kamerze to wygląda, jakbym musiała jeszcze rozetrzeć, ale to jeszcze brzegi rozetrę dopiero zaraz. Wszystko ładnie i nie chciałam, słuchajcie, nakładać koloru czarnego, więc zdecydowałam, że użyję jeszcze ciemniejszego brązu i jeszcze ciemniejszy brąz mam w palecie Dreamy z Nabli. Właśnie ten tutaj Dogma jest trochę ciemniejszy. A jeszcze ciemniejszy niż ten Dogma mam w palecie tej Soul Blooming, też od Nabli, z tym, że tutaj no, ten Caravaggio jest, ups, wyleciało mi, on jest w ogóle chyba jeszcze ciemniejszy niż ta Dogma, żeby to było, widzicie? Jeszcze to Caravaggio tutaj jest jeszcze ciemniejsze niż Dogma, ale ja na razie użyję tej Dogmy i zobaczymy, jak jeszcze troszeczkę to przyciemnię i później rozetrę granice, żeby to ładnie wyglądało. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tych pędzelków z Glam Shop. Naprawdę pięknie rozcierają i tak naprawdę tym właśnie pędzlem O104 mogę wykonać bardzo dużą część makijażu, bo wiecie, ja nie lubię zmieniać pędzelków, że oj, co kolor, to ja się bawię w zmianę pędzelka, ojejku, ojejku i tak dalej, żeby potem mieć tych pędzli
20 do umycia, a nawet chyba nie miałabym tyle pędzli. W ogóle nie mam tak jakoś ogromnej ilości tych pędzli. No a ten, że tak powiem, jest taki, wiecie, bardzo uniwersalny. Można nim i nakładać cienie, i je lekko rozcierać, więc... A tu Dogma nałoży już tak bardziej w samym załamaniu tego oka, żeby to jakoś wyglądało. No i zaraz do Was wrócę. Teraz do lekko roztarcia granic i tak dalej, to użyję też pędzelka z Glam Shop, tylko to jest pędzelek O107, czyli taki klasyczny, powiedziałabym, do rozcierania, taka kuleczka. Nie za duża, nie za mała, ale naprawdę one są świetne. Naprawdę, te pędzle to jest szał. Zaraz ktoś na mnie nakrzyczy, że jest przecież dużo więcej lepszych pędzli, ale słuchajcie, dla mnie to są takie naprawdę pierwsze rzeczywiście porządnej firmy pędzle. I na przykład, nie wiem, w porównaniu z pędzlami firmy Avon, no to jest różnica. Jest różnica, czy na przykład mam pędzle, no mam różne pędzle do rozcierania, tam też mam z Sephora, ale ten z Sephora mi nie pasuje. Jednak powiem Wam, włosie naturalne do rozcierania, no, syntetyk nie ma tutaj takiego polotu. Next level. Ok, już mam te cienie jako tako roztarte, staram się je rozrzeć jak najlepiej, ale jak mówię, ja słuchajcie, nie jestem wizerzystką, makijażystką, ja się maluję tylko dla siebie i sama się na sobie uczę, więc proszę o wyrozumiałość dla mnie. A teraz zrobię, słuchajcie, taki ciekawy trik, którego nauczyłam się, który w sobie podejrzałam właśnie u zmalowanej, czyli nałożę beżowy cień tutaj, nie wiem jak to powiedzieć, pod linię oka, żeby jakoś nadać kształt temu oku, wykonturować to. To pokazywała zmalowana, kiedyś chyba też pokazywała ten trik Agnieszka Janoszka u siebie na kanale. Taki, wiecie, jakby baking? Baking oka? Żeby nadać mu właśnie ładny kształt. Oczywiście użyję tutaj z tej palety Too Faced, tego beżowego cienia. Ale to może być, słuchajcie, jakikolwiek beżowy cień. Czy to jest w miarę równo? No w miarę równo. Okej, tak już wyglądam jak taki trochę Indianin z paskami. To teraz nałożę sobie, słuchajcie, te błyszczące cienie na środek powieki i połączę, słuchajcie, ten kolor, tutaj Rich Girl, i troszeczkę połączę kolor Gold Dipped tutaj, bo ten Rich Girl jest taki, wiecie, niby trochę złotawy, taki trochę różowawy, ale jest jednak trochę za jasny, a ten Gold Dipped jest trochę za ciemny, za złoty i chcę je z sobą połączyć. I oczywiście będę je nakładać na klej do cieni z NYXa.
prostu powiem wam, uzależniłam się od tego produktu. Od kiedy go kupiłam, no to po prostu w sumie nie wyobrażam sobie nie nakładać cieni na taką mokrą bazę. To jest po prostu dla mnie jakiś szał ten klej. Naprawdę jest genialny. Jest genialny i powiem wam, że jest taki trwały i wydajny. Będę nakładać go takim płaskim pędzelkiem, takim płaskim języczkiem. Nie wiem jakiej marki, kupiłam go kilka ładnych lat temu gdzieś w naturze. W sumie kupiłam go do nakładania cieni, ale no teraz bardzo ładnie mi się właśnie sprawuje do nakładania kleju i do nakładania właśnie cieni na klej. I będę te cienie nakładać już od zewnętrznego kącika oka, no tak mniej więcej do załamania, tak mniej więcej. Najpierw cienka warstwa kleju, a po kleju troszeczkę cieni. Rich Gel właśnie mieszam z tym Gold Dipped. I te cienie nakładane właśnie takim pędzelkiem trochę mi się sypią zawsze. Dlatego też najpierw maluję oczy, a dopiero później maluję sobie buzię. Tak to się prezentuje w takiej jeszcze, wiecie, formie niedopracowanej, niedotartej. No ja będę to jeszcze zaraz docierać. O, skończyła mi się prać pralka. Tak, na razie to wygląda w ten sposób. I ja to będę zaraz docierać, też zaraz skończę drugie oko i już jak dotrę górną granicę ładnie właśnie, żeby się połączyła z tym brązem, bo ja słuchajcie, nie robię cut crease, tylko robię takie, wiecie, żeby to się ładnie z sobą połączyło po prostu, tak? Nie robię takiego ostrego przejścia, tylko chcę właśnie to zblendować lekko tutaj z brzegu, z zewnętrznego kącika i na górze i zaraz jak skończę drugie oko i rozblenduję, no to zaraz wam pokażę ten efekt. Okej, to już mniej więcej wszystko roztarłam, dotarłam i skończyłam drugie oko. Uj, zaraz coś rozwalę. I teraz się pozbędę tego tutaj beżowego cienia. Tego nie wiem, czy wy... Nie, chyba nie widzicie, ale osypały mi się trochę te cienie właśnie. Zawsze mam wrażenie, że moje lewe oko wygląda gorzej niż prawe. Że jest gorzej roztarte i tak dalej, ale kiedyś chyba coś takiego też powiedziała na swoim kanale Gosia z kanału Świat Gosi. Ktoś jej powiedział, że właśnie skoro jest się praworęcznym, to zawsze wyjdzie i maluje się prawą ręką, no to zawsze wyjdzie lepiej prawe oko, a lewe zawsze będzie takie trochę gorsze. Ja w sumie się, słuchajcie, staram, żeby było wszystko ok, no ale... Tak jak mówiłam, ja nie jestem profesjonalną wizerzystką, makijażystką, szkół żadnych nie kończyłam, jestem totalnym samoukiem i w sumie ten makijaż to był tylko taki pretekst, żeby pogadać o różnych rzeczach też. I tak, skończyłam używać te dwa pędzle z Glam Shopu i uważam, że są po prostu genialne. Bardzo wam je polecam, że jeśli kiedyś byście chcieli kupić, no to koniecznie wypróbujcie. Chociaż te dwa takie bardzo podstawowe pędzle, bo to jest właśnie, jak mówiłam, ten lekko bardziej płaski, to jest O104, a ta typowa kulka do ścinania to jest O107 i bardzo, bardzo, bardzo wam je polecam. No to teraz przejdę do makijażu twarzy. Ale najpierw chciałabym wam pokazać, czym będę się malować. No to znaczy, jaką gąbką, bo wiecie, że ja uwielbiam gąbki i gąbki to jest moje po prostu... Od kiedy odkryłam gąbki, no to je uwielbiam. I kupiłam właśnie gąbkę w Glam Shop. Tę nową Glam Sponge różową. Słuchaj.
słuchajcie, ona jest taka mięciutka. Teraz już jest trochę mniej miękka, bo być może za dwa razy nie została przeze mnie dobrze domyta, ale jak ja ją kupiłam i ją wyciągnęłam, słuchajcie, suchutką i tak, ojej, ona jest, słuchajcie, tak miękka, że to jest po prostu, w życiu nie miałam w rękach aż tak miękkiej gąbki. Jest niesamowicie miękka i jest bardzo porowata, ale powiem Wam szczerze, że pierwszym razem, jak jej używałam, to wydawało mi się, że to, że ma takie bardzo, jest tak bardzo porowata, że jest jej wadą, bo w sumie jak, wiecie, nakładam podkład, to miałam wrażenie, że te dziurki zostają mi na twarzy i no nie wyglądało to za ciekawie, ale potem kilka razy jej jeszcze użyłam i w sumie już czegoś takiego nie widziałam, więc nie wiem, może tak jeden raz albo mi się wydawało, albo tak jeden raz tylko było. Gąbka wygląda tak i ona przychodzi, słuchajcie, w takim pięknym opakowaniu. Ja sobie cały czas trzymam w tym opakowaniu tą gąbkę. Teraz jest jeszcze trochę wilgotna, bo ona normalnie jest troszeczkę mniejsza jeszcze, ale zaraz ją pójdę namoczyć i zobaczycie właśnie w porównaniu z tym opakowaniem, jak bardzo ona jeszcze urośnie. I już Wam pokazuję, jak ta gąbka urosła. Widzicie? Jest większa. Już by mi nie weszła do tego opakowania. Tak, a przypominam, że tą, którą ja moczyłam, ona jeszcze nie była do końca sucha, bo ja ją wczoraj wieczorem myłam. I widzicie, w ten sposób urosła. I jest naprawdę ultra miękka. No to jest niesamowite po prostu, jak ona, jak bardzo ona jest miękka. Ale najpierw, zanim nałożę podkład, to użyję bazy. I będzie to baza z Oriflame Novage Pore and Line Perfector. Tak ona wygląda. No, jest to baza silikonowa i jak wiecie, ja silikonów nienawidzę, moja skóra silikonów nienawidzi, ale ta baza w sumie sprawuje się całkiem nieźle. Ja ją tylko to nakładam na takie, wiecie, większe wyjścia, nie nakładam jej codziennie i nakładam ją tylko tu, gdzie mam właśnie jakieś bardziej widoczne pory, czyli nos. Tutaj tak lekko pod oczami, policzki, tak lekko, no i oczywiście czoło, a właśnie dlaczego moja skóra nienawidzi, słuchajcie, silikonów i co ostatnio odkryłam właśnie, że nienawidzi silikonów, tak, bo zawsze myślałam, że nienawidzi tylko silikonów w bazach, bo bazy mają bardzo dużo silikonów, ale po prostu okazało się, słuchajcie, że moja cera w ogóle nie znosi silikonów. Jak widać, moja buzia nie wygląda może jakoś fatalnie. Znaczy tutaj akurat mam, słuchajcie, same te czerwone ślady, są wszystko pozostałości po jakichś tam wypryskach, kroskach i tak dalej. Tutaj mi się robi pryszczyk, tutaj mam rozdrapanego, bo oczywiście w nerwach go rozdrapałam. No i tu mi się robi pryszczyk. Tak, ale słuchajcie, jakiś czas temu po prostu miałam piękną cerę. Dlaczego? Bo okazało się później, że nie miałam żadnego kremu i użyłam kremu z Oriflame, jakiegoś tam emulsji z drzewem herbacianym, coś takiego. No takie lekkie, może nie jakoś wybitnie nawilżające. I nałożyłam ją i używałam jej po prostu jak byłam w domu. I właśnie moja cera się bardzo poprawiła i właśnie dopiero później zobaczyłam, że on nie ma w składzie swoim żadnych silikonów. No i później, słuchajcie, użyłam jednego dnia kremu z Avon nowego. Z tej nowej serii likwidującej przebarwienia. No i tam jest silikon już i niestety bardzo szybko zobaczyłam już następnego wieczora, że no zrobił mi się pryszczyk. To nie był taki bolący pryszcz, taki ten, ale no taki, wiecie, pryszczyk, no to już mówię, aha, okej, czyli miałam rację. Więc niestety już wiem, że silikon. A dlaczego lewa strona wygląda, słuchajcie, źle? Bo śpię na lewej stronie, a spałam ostatnio na brudnej pościeli i zaraz Wam powiem dlaczego. Teraz Wam powiem, oczywiście używam podkładu, jak zwykle, jest Laude Doubleware. Tym razem jest to kolor 1N2 Ecri i sobie go troszeczkę naleję na rękę. Boże, nie lubię nalewania tego. Zawsze się boję, że naleję go za dużo. Nalewam go sobie troszeczkę na rękę i na buzię. Dlaczego, słuchajcie, spałam w brudnej pościeli? Bo niestety teraz, jak widzicie albo nie widzicie, nie jestem u siebie, tylko jestem u Marcina w Monachium, czyli mojego chłopaka. I on, słuchajcie, jakiś czas temu w sumie zaczął wynajmować to mieszkanie.
i niestety to mieszkanie zaczął wynajmować puste. Tu, w momencie, kiedy on przyszedł do mieszkania, była w kuchni była tylko i wyłącznie lodówka. Puste pomieszczenie, stała tylko lodówka. Nie było kuchenki, nie było nic, żadnych szafek w ogóle, absolutnie. Tutaj w salonie nie było absolutnie niczego. W przedpokoju miał tylko taką szafę wnękową. Ona to była taka szafa prowizoryczna, tak? Bo tam były tylko takie prowizoryczne w środku półeczki porobione, no i zakryta wściekle niebieskimi drzwiami. No dobra, łazienka wyglądała jako taka, no bo oczywiście była wanna, była umywalka, był sedes. No i w sypialni miał tylko też taką szafę we wnęce, ale no ta szafa, nie zabierał jej ten właściciel, słuchajcie, bo no bo ona już jest taka zmasakrowana trochę, ta szafa. No i po prostu, słuchajcie, nie miał nawet pralki. Pralka była w pralni na dole, taka, wiecie, do płacenia, do użytkowania dla większości mieszkańców bloku. Posiłkuję się lusterkiem. I po prostu powiem wam, że miał określony czas, wiecie, dni określone korzystania z tej pralki. I często się niestety zdarzało, że na przykład pracował wtedy, kiedy miał tą pralkę do użytkowania, albo gdzieś wyjeżdżał i po prostu nie miał czasu zrobić prania, a wczoraj nareszcie przyszła pralka i kupił pralkę i piorot wczoraj non-stop, słuchajcie, jestem taka zadowolona, bo w końcu będę miała czystą pościel. W końcu będę miała czystą pościel i po prostu nigdy nie spodziewałam się, słuchajcie, że pralka, kupno pralki sprawi mi taką radość. Serio. Naprawdę. To jest radocha. Niesamowite. Jeszcze dołożę trochę podkładu na te moje paskudztwa. No i właśnie, jako że ja spałam w tej brudnej pościeli, naprawdę brudnej pościeli, bo ona, nie wiem, czy to była prana ostatnio. I ja zawsze śpię na lewym boku. Na pewno zasypiam na lewym boku zawsze. Potem, wiecie, trochę się kręcę, no ale jednak zazwyczaj śpię na lewym boku. No to niestety tutaj mam mniej ciekawą sytuację, bo tutaj prawą stronę twarzy mam w naprawdę dobrej kondycji, no a lewy policzek, jak widać, nie wygląda za ciekawie. Tak, a propos, słuchajcie, tego podkładu, właśnie trochę się opaliłam na, no, szyi nie mam opalonej, tego tak może nie widać, ale ręce, plecy, też trochę dekolt mam opalone i po prostu, wiecie, musiałam dopasować jako tako kolor podkładu do po prostu ciała. A ten mój 1N1 był dla mnie za jasny. I słuchajcie, w momencie, kiedy ja sobie przypomniałam, że ja muszę kupić przecież podkład, bo no jak to, przecież nie pójdę ze starym podkładem, w sensie tym jasnym, no to pamiętam, rano było, sobie to uświadomiłam któregoś dnia, dołożę jeszcze korektora na te zmiany. I po prostu, no tak, wiecie, no przypomniałam sobie, okej, okay, miałam to tak w planach, że tam jutro albo za dwa dni muszę kupić podkład, wybrać się do Sephory albo do Douglasa albo gdzieś, bo już nie dotarłby mi, jakbym chciała zamawiać przez internet gdzieś tani, to już bym nie dotarł, bo to był chyba czwartek, a już w poniedziałek rano wyjeżdżałam, więc nie dotarłby mi po prostu na czas, żebym odebrała. I po prostu okej. I słuchajcie, po prostu no tak pomyślałam, że muszę kupić i kilka godzin później sprawdzałam pocztę i na Gmailu jest takiego, wiecie, jak oferty. Przychodzą takie maile właśnie typowo reklamowe, ofertowe i patrzę, a tam krzyczy do mnie na główek maila, tam przez 3 dni w Sephora minus 20% na całą markę Estée Lauder. A ja mówię, aleluja, po prostu idealnie wiedziałem, kiedy to zrobić, kiedy mi się przyda ta promocja. No mówię po prostu, słuchajcie, niesamowite. Aż mi się śmiać chciało wtedy, bo mówię, no przynajmniej zaoszczędzę parę groszy, bo parę groszy tam 30 zł chyba taniej zapłaciłam, czy 30? Czy prawie 40 nawet mniej, więc mówię, zawsze to jest coś. Zawsze to jest coś i to jest jakieś zaoszczędzenie. No i ja jestem zadowolona z tego podkładu. Oczywiście, no tu moje paskudztwa. Teraz wezmę drugi korektor, bo dokładnie ten sam pod oczy.
ale nowe opakowanie, bo po prostu z tego starego już mam bardzo mało i już mi pod oczy zazwyczaj nie chce mi się bawić, żeby go wygrzebywać, więc oczywiście pod oczy Catrice Liquid Camouflage. A propos właśnie pod oczy, słuchajcie, ostatnio miałam taką dziwną sytuację, że nakładając ten korektor na ten podkład, ale też ten korektor na inne podkłady, zaczynało mi się robić dziwne rzeczy, bo mi się robiły dziury. No i tak nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. Później dopiero wybadałam, że najprawdopodobniej miałam przesuszoną strefę pod okiem. I po prostu nie chciały mi się te kosmetyki ładnie trzymać. I akurat wtedy kupiłam, słuchajcie, ten podwójny program liftingujący oczy, no wiecie, z Avonu, podwójny krem. No i kurczę, on jest naprawdę świetny. Naprawdę, ten krem pod oczy jest naprawdę taki fajny, nawilżający. Takie, no naprawdę, czuć rzeczywiście to nawilżenie. Nie patrzcie, wiem, że teraz mam dużą różnicę między kolorem twarzy a kolorem pod oczami, ale ten korektor ciemnieje, więc musimy mu dać chwileczkę. No teraz drugie oko. I no właśnie, co mówiłam o tym podwójnym programie liftingującym okolice oczu. Tani, naprawdę, przecież on czasami w katalogu jest po 15 zł, już nie wspomnę o tym, jak czasami konsultantki go mogą tanio kupić, a jest taki fajny, naprawdę, ja czuję taką różnicę, bo ja miałam, słuchajcie, zawsze pecha do kremów pod oczy, bo ten krem właśnie z tej serii Even Out, jakoś tak? Nie. On był Texture and Tone, coś tam, wiecie, ten na przebarwienia. No był fajny, ale coś tam w nim było takiego, że mnie to wkurzało trochę. Używam też czasami z Planet Spa tych krem, tych żeli pod oczy, ale one były jednak delikatne bardzo. Były fajne, ale jednak czasami były za delikatne dla mnie. I po prostu miałam jeszcze z Nut, z Enyu. Nutri Advance, taki wiecie, są kremy takie odżywcze i krem pod oczy jest taki odżywczy i on jest tak, słuchajcie, ciężki, że ja go nie mogę nakładać na dzień, bo no bo się nie da, mi się nie wchłania aż tak dobrze pod oczy, więc po prostu kupiłam teraz ten i jestem z niego ultra zadowolona, naprawdę ultra zadowolona. No to teraz trzeba przypudrować strefę pod oczami i użyję tutaj wycofanego już pudru z Avon. Był to puder matujący, po prostu taki w kompakcie matujący, ale no, powiem wam, jak mam ten utrwalający porównać z tym, no to ten nie jest aż tak matujący i ten mogę używać właśnie pod oczy. Ja mam w odcieniu Cool, to jest kolor najjaśniejszy i powiem wam, bardzo żałuję, że on został wycofany już. Bardzo żałuję, bo był bardzo fajny w sumie. Był bardzo fajny ten puder, bo już jest wycofany i był pierwszym na tyle jasnym pudrem, żeby mi pasował. Bo zazwyczaj te wszystkie pudry Avon były albo za pomarańczowe, albo za różowe, no i to nie wyglądało za ciekawie nigdy. Zaraz mi przyjdzie Marcin z pracy. Bo w ogóle to Marcin ma dzisiaj urodziny, ale nie będę wam mówić, które, ale ma urodziny dzisiaj i robi imprezy w domu, domówkę i muszę go wysłać, a że ja muszę jeszcze dzisiaj nagrać kilka filmów, no to go wysyłam na zakupy, niech sam idzie, komu kartkę napiszę. Powiem wam, bardzo się cieszę, że robi domówkę, bo zastanawiał się, czy czasem nie... Ta gąbka tu leży. Czy czasem nie... A, teraz będę pudrować całą twarz tym utrwalającym, moim ukochanym pudrem. Zastanawiam się, czy nie iść do klubu, w sensie, wiecie, jakiegoś zaklepać, jakiejś loży, czy coś takiego. Ale się cieszę, że tego nie zrobił, bo ja jestem jednak osobą, która woli... woli imprezy takie w domu, domówki, prywatki. A nie jakieś takie, wiecie... Gdzieś kładzie. Jednak w domu, to wiecie, w domu. Ktoś się upije. Weźmie zgona, złapie, czy złapie. Upije się, wiecie. Padnie, no to go się rzuci na kanapę, czy rzuci się go do sypialni i śpi, tak?
czy w łazience, no to jest łazienka normalna, tak? Jak nie ma papieru, no to wiesz, gdzie szukać, że jakiejś, musisz zajrzeć do jakiejś szafeczki, a w klubach, jak nie ma papieru, no to musisz szukać pani, albo nie ma papieru i masz kłopot. Dobra, jestem już upudrowana, wypudrowana, no to teraz czas na skończenie oczu może. Słuchajcie, na skończenie oczu i tak, najpierw oczywiście użyję po naddolną powiekę tego jasnego cienia, potem tamtego trochę ciemniejszego, znowu się zrobiło dziwne światło, tego ciemniejszego, najpierw ten jasny, potem ten ciemniejszy i ewentualnie od kącika trochę kawałeczek dodam jeszcze tej albo samego Rich Girl, czyli tego jaśniejszego koloru, albo rozmieszam je trochę ze sobą. Next level. Okej, okay, dolna powieka już też skończona. No tak jak mówiłam, po prostu trochę tego jaśniejszego brązowego cienia, trochę tego ciemniejszego. W zewnętrzne kąciki dołożyłam trochę dogmy z palety Dreamy. No i oczywiście wewnętrzne kąciki nałożyłam Rich Girl oraz zrobiłam, słuchajcie, kreski czarne. Do kresek nie robiłam jaskółki, ponieważ zawsze muszę coś zepsuć, jak robię jaskółkę, więc stwierdziłam, że jaskółkę sobie odpuszczę i wtedy i teraz. No i teraz zajmę się brwiami i u mnie, jeśli chodzi o brwi, to od pewnego czasu, no już od dłuższego czasu, non stop używam produktów Oriflame z Jordani Gold. Jest to kredka Jordani Gold, taka podwójna właśnie, z jednej strony jest kredka, a z drugiej strony jest czesadełko, może Gosia tak mówi, czesadełko, spiralka, o właśnie, spiralka. I mam tą kredkę mam w kolorze brown, jeśli się nie mylę, tak, brown, oraz używam zawsze żelu, też właśnie Jordani Gold, tylko że żel mam w kolorze blond. No i teraz też zrobię tak samo jak zwykle brwi, ja mam ogólnie w miarę, uważam, spoko brwi, w sensie są widoczne same w sobie i no i nie mam z nimi jakiegoś tego, wiecie, problemu, że nie wyjdę z domu, bo nie mam brwi, tak. Jest, uważam, nieźle. Troszeczkę na dole. Chociaż zawsze jak robię, słuchajcie, brwi, to zawsze muszę coś zepsuć. Mam nadzieję, że teraz tego nie zepsuję. Tak na wizji. Oczywiście muszę trochę zakryć swoją bliznę, bo mam tutaj bliznę. Na łuku brwiowym. Już wyglądam zdecydowanie bardziej zdecydowanie bardziej, wiecie, mam ramę moich oczu i wygląda to lepiej. Dalej mam wrażenie, że mam niedotarte oko, a w lusterku widzę, że mam dotarte, ale jeszcze lekko spróbuję podocierać. W ogóle to wygląda, jakbym tu nie miała w ogóle cieni. Ech. No nic, myślę, że jest ok. Na to tutaj moje za ciemne
paskudstwa, nałożyłam trochę pudru utrwalającego i mam nadzieję, że trochę on... On jest biały i chyba... No, chyba nie. Liczyłam, że mi trochę rozjaśni to paskudstwo, ale... Chyba jednak nie, no nic, trudno. No to teraz przyszła pora na kontur. Trzeba się trochę wykonturować. I wykonturuję się ostatnio moim ulubionym bronzerem, czyli Face and Body Bronzing Powder is my secret. Naprawdę jest fajny. Naprawdę jest fajny i naprawdę jest ładny. I wezmę sobie taki stary pędzelek z Iwonu do różu, ale ja go bardzo lubię właśnie do bronzera używać. Jeśli chodzi o róż, no to użyję, słuchajcie, różu, takiego pięknego różu z Kiko, który kupiłam za całe 3 euro, jakiś rok temu mniej więcej. Jednak potrzebuję lusterka. Za całe 3 euro i to jest niby wersja jakaś tam, wiecie, mini, bo jakaś mini wersja i tam jest tylko chyba niecałe 2 gramy produktu. Ale powiem Wam, że on jest tak niesamowicie napigmentowany, bo to jest róż wypiekany. Tak jest napigmentowany, mówię Wam. Normalnie szok. I w ogóle ja go tak używam już ponad rok. Używam i w ogóle zużycia to prawie nie ma. Wiecie, nie chcę za bardzo przesadzić z tym, brązerem. Żeby nie wyjść na jakąś brudną. Next level. Nie chcę przesadzić. Zawsze go obtrzepuję jeszcze. No to jeszcze trochę. O! Babyki, uciekajcie. Jeszcze trochę na nos tutaj, od spodu. Zawsze lekko też tak po wierzchu nosa lecę, żeby go trochę, słuchajcie, przyciemnić, bo czasami to mam wrażenie, że mam, wiecie, twarz i taki biały nohal. Nie wiem, czego to tak wygląda. Troszeczkę tutaj ociupinunię na brodę. To by było na tyle tego bronzera, brązowienia się. I tak jak mówiłam, teraz będzie róż, ojej, chciałam wypaść, róż z Kiko. Taki. Maciupci, on wygląda, słuchajcie, jak cień do powiek, o. Taki bardzo ładny kolor, intensywny. I słuchajcie, on jest lekko... Taki bym powiedziała satynowy. I go muszę dobrze wyczepać, pędzelek, uwierzcie mi. Z nim można bardzo łatwo przesadzić, a kupiłam go, słuchajcie, naprawdę za jakieś 3 euro na wyprzedaż, albo 2 euro. Nie wiem, on był na wyprzedaży, bo to była jakaś limitowanka i po prostu kupiłam go za jakieś śmieszne pieniądze. Ja, wiecie, boję się zawsze przesadzić z różem, bo pamiętam, jak u mnie na osiedlu kiedyś była taka dziewczyna, która zawsze miała właśnie takie straszne placki z różu i jakoś tak, wiecie, boję się, że będę wyglądać jak ona. No, ona miała takie rzeczywiście, słuchajcie, place różowe. No i wydaje mi się, że jest okej.
No to teraz może pora na rzęs, na przyklejenie sztucznych rzęs, ale zrobię to poza kamerą, bo się wstydzę robić to przed kamerą, słuchajcie, żeby pokazywać, jak naklejam sobie rzęsy, ktoś na mnie krzyczy, że robię to źle, ale od razu Was uprzedzam, ja najpierw przyklejam rzęsy, dopiero później sobie tuszuję rzęsy. Dlaczego? Dlatego, że tak mi jest łatwiej. Wiem, że tak robił Hania Knopińska chyba, tak? Ona ma bardzo długie rzęsy. Jest mi tak dużo wygodniej robić, że po prostu najpierw przyklejam, a później je maluję. I tak właśnie będę robić jak Hania. Jeśli chodzi o rzęsy, no to są rzęsy z Glam Shopu i powiem Wam, wiecie co mi się w nich podoba? Strasznie. Opakowanie, że ono jest, słuchajcie, tutaj na magnesik. I tu mamy rzęski. I to są rzęsy naturalne. No... naturalne to one nie są. Ale co mi się podoba, że jak już te rzęsy, wiecie, się zmarnują i tak dalej, już będą do wrzucenia. Halo? No to mogę sobie wyjąć ten plastik stąd i użyć to pudełeczko na coś zupełnie innego. Na przykład, no nie wiem na co, ale mogę je obkleić i jakoś kolorowo i zrobić z nich cokolwiek innego. I będzie ładnie. I jeśli chodzi o klej, bo wam wcześniej wspominałam, że kupiłam inny klej. I będę użyć innego kleju, a będę używać kleju Nisza, tak on się chyba nazywa, tak mówiła o nim właśnie Zuzia z La Make-up e Bella. Ups, coś mi wypadło. Łap się, fokusie. Taki klej. Dlaczego nie używam już Duo? Ano z tego powodu, że pewnego dnia, ja w sumie kilka dni tak miałam, że robiłam makijaż sobie po południu i siedziałam z nim oczywiście do wieczora i po prostu, że będę gadać i sobie podkręcę trochę rzęsy i po prostu, słuchajcie, miałam sytuację, że w momencie, kiedy ja już zmyłam makijaż, ściągnęłam te rzęsy, zmyłam makijaż, okazało się, że mam opuchniętą górną powiekę, a nie używałam wtedy żadnych nowych cieni, tylko produktów sprawdzonych i właśnie wyczytałam potem w internecie, że niektórym się zdarza, że po prostu w pewnym momencie zaczyna klej Duo uczulać. Ja miałam ten normalny klej Duo niebieski, bezbarwny, z niebieskimi napisami. I po prostu, słuchajcie, zaczął mnie on prawdopodobnie uczulać i stwierdziłam, że muszę znaleźć inny klej. No i właśnie, wiecie, szukałam w internecie różnych klejów i w pewnym momencie rzucił mi się w oczy właśnie klej Nisza. Bo no, były różne polecane na grupie Bella z La Make-up e Bella. No tylko wiecie, ja nie wydam na klej do rzęs 50 czy 60 zł, bo takie też były polecane. No i stwierdziłam, że z najtańszych jest właśnie ten klej Nisza i miał bardzo dobre opinie, ale nie mogłam go znaleźć. Za nic nie mogłam go znaleźć. Nie było go na Allegro, nie było go na Olix, nie było go na stronie Niszy już dostępnych. Dostępny nie był w ogóle. No nigdzie go nie było, na Vinted go nie było, nigdzie go nie było. I w końcu, no i tak mówię, o, no dobra, trudno, trzeba coś innego poszukać. Ale w końcu pewnego dnia zajrzałam znowu na Allegro, okazało się, że jest, ale nie była już aktywna strona Nisza. Więc nie wiem, czy po prostu oni się nie uciekają stąd. I że nie będzie po prostu już więcej tego kleju. On jest, słuchajcie, bezbarwny, z pędzelkiem. Ultra proste do nakładania, bardzo szybko zasycha. No ja go bardzo lubię, ale jednak będę się kleić poza kamerą. Okej, to rzęsy już przykleiłam. Oczywiście przyklejam je trochę za blisko wewnętrznego kącika, ale no już nie zwracajmy na to uwagi. Wiem, że muszę je kleić trochę bardziej na zewnątrz, no ale akurat tak teraz wyszło, a i tak zaraz ten makijaż zmyję pewnie, więc nie denerwujmy się. Rzęsy wytuszowałam tuszem, który mi poleciłyście, czyli Lux. Ten złoty naprawdę jest bardzo fajny, jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona i w sumie zastanawiam się, jak ja mogłam żyć w niewiedzy, że w Avon jest taki ekstra tusz. A teraz już wiem i Wam go bardzo polecam, jeśli go też gdzieś znajdziecie. Jeśli chodzi o linię wodną tutaj górną, no to oczywiście potraktowałam ją czarną kredką żelową
Ja mam akurat jeszcze wersję Super Shock. Teraz one mają jakieś inne opakowania, ale to są wciąż te same kredki żelowe. Bardzo polecam je Wam, zanim je naostrzycie, polecam je Wam właśnie wrzucić do zamrażarki na pół godziny i wtedy dopiero ostrzyć, bo na pewno będzie to o wiele prostsze. No to teraz pora na rozświetlacz. I jeszcze pomadka mi została. I jak na pewno już oglądałyście mój film z nowościami, to wiecie, że ja do tych rozświetlaczy w sztyfcie Avon w sumie nie mogę nic powiedzieć złego. Ciężko mi jest je strasznie ocenić, ale nałożę je dzisiaj wyjątkowo, nie miałam tego na weselu, ale nałożę je wyjątkowo dzisiaj, w zasadzie jeden kolor Candlelight, nałożę właśnie jako podkład pod rozświetlacz, taki normalny rozświetlacz, sypki? Boże, tak, sypki. Nałożę go paluszkiem na kości policzkowe, bo kiedy go się nakłada, słuchajcie, ej, to że nie wygląda tak wcale źle, bo kiedy go się, słuchajcie, nałoży prosto z opakowania z tego sztyftu, no to jest dużo, dużo większe prawdopodobieństwo, że zrobicie sobie dziurę w podkładzie, bo one są lekko tłustawe, ale nie są aż tak tłuste jak na przykład te pomadki Moc Blasku, Moc Efektu. Wiecie, tam jest złota, tam jest taka niebieska, różowa. O, jeszcze bardziej sobie ściągnęłam, słuchajcie, podkład z tego mojego paskudztwa na policzku, ale to nic, ale to nic. Kurde, powiem Wam, trochę robią się takie dziwne, dziurawe rzeczy. Chociaż nie jest tak strasznie. Wygląda to w sumie dosyć naturalnie. Tak jak lubicie taki naturalny efekt, to myślę, że będziecie zadowolone, ale co muszę też powiedzieć, że raczej bym go nie nakładała na skórę nieumalowaną, bo już go nakładałam na skórę nieumalowaną i w sumie to no to wyglądał jak przetłuszczona buzia. Taka po prostu. Niestety. Troszeczkę. Tu spróbuję na kupidyna, ale się nie bardzo chcę nałożyć. Ale trochę widać, nie? Nawet całkiem ciekawie to wygląda. I od ciupinu nie nałożę, słuchajcie, sobie tutaj. Pod łuk brwiowy. Taki niezbyt nachalny efekt, ale myślę bardzo, bardzo ładny. No i teraz na to spróbuję nałożyć rozświetlacz Skobo. W ogóle mam taką fajną paletę, ona była w takim opakowaniu. Taką mam fajną paletę, one wyszły, te palety w Skobo jakoś w listopadzie albo w grudniu. I wtedy jak widziałam je w naturze, były po 70 zł chyba, tak mi się wydaje. A ja w styczniu kupiłam ją za 30 zł. I w tej palecie mamy lusterko wielkie, do tego mamy rozświetlacz, akurat w tej wersji, którą ja mam, to jest rozświetlacz, 4 cienie, tu był jeszcze tusz do rzęs, miniaturka, bardzo fajny zresztą, i czarna kredka do oczu. I to jest rozświetlacz właśnie Kobo, ten w tej wersji bardziej żółtej, bardziej ciepłej. Jeszcze go spróbujemy, wow, dołożyć, okej. Trochę to aż wygląda, powiem Wam. Na bogato. Jakby trochę było przesadzone. A ja go wcale dużo nie nałożyłam, tego rozświetlacza. O matko. O matko. No, dobra. Okej, przyznaję. Ten rozświetlacz bardzo, ten właśnie Avon w sztyfcie bardzo podbija inne rozświetlacze, które są później na nim. No, dobra, okej. Tylko trzeba uważać, żeby sobie nie zrobić plam i nałożyć go równomiernie. Okej, no to to już mamy za sobą. Pędzelek, którego używam w tym momencie, to jest pędzelek, słuchajcie, z Oriflame, z taką rączką bambusową. I ja nie wiem, nie widziałam go sobie w katalogu. To nie jest ten, wiecie, cały czarny, tylko on jest taki, taki. I on jest bardzo, słuchajcie, miękki. Bardzo mięciutki, to jest włosie syntetyczne, ale jest bardzo, bardzo miękki i bardzo przyjemny. Okej, to teraz na koniec pora na usta.
I ja miałam, jak wam mówiłam, miałam czerwoną sukienkę, ale nie miałam czerwonych ust. Wybrałam sobie takie połączenie szminki mojej ulubionej, Rouge Perfection, tylko że ona jest matowa. Oraz, żeby trochę złagodzić ten mat, no to dołożyłam do niej trochę Nude Sleep z Luxa. I zaraz zobaczymy, jak to wyglądało. A wydaje mi się, że wyglądało dosyć przyjemnie, a nie chciałam, słuchajcie, wyskakiwać z samym matem po prostu. Tak delikatnie ją nałożyłam, ojej, nie, nawet nie jakoś tak bardzo dokładnie. Moim zdaniem wygląda naprawdę całkiem, całkiem fajnie ten makijaż i w ogóle wygląda na weselu całkiem fajnie. Na pewno wam gdzieś tu zaraz wrzucę, daj mam mokre włosy, ale na pewno wam gdzieś tu zaraz wrzucę zdjęcia z wesela. Co prawda tam nie widać aż tak bardzo dobrze makijażu, który miałam na sobie, ale może coś zobaczycie. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie bardzo hejtować, że jest źle. Liczę bardzo na konstruktywną krytykę i na jakieś ewentualnie podpowiedzi. Wiecie, jak coś źle robię i żebym zrobiła lepiej. Ale nie, jeśli ktoś będzie walił hejtem, no to będę usłyszeć takie komentarze takim, wiecie, bezsensownym. No i mam nadzieję, że spodobał wam się ten film, to Get Ready With Me. I zapraszam was na kolejne filmy, zapraszam was bardzo do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, do pogadania ze mną, tak jak ja właśnie dzisiaj trochę z wami gadam i o kosmetkach, i o różnych innych rzeczach, więc zapraszam was do tego, no i widzimy się w następnym filmie, cześć!